Wszystko, co tutaj widać, jest to iluzja. Iluzją jest Londyn i wszystko, co agenda Illuminati stworzyła przez te kilka tysięcy lat. Mówię tutaj o masonach, tajnych stowarzyszeniach. W tyle mamy parlament. Tam mamy MI5, MI6. Także wszystko, co oni tutaj kontrolują, wydaje nam się, że kontrolują. Nie mogą tego wszystkiego kontrolować, bo jest tego po prostu za wiele. Jest to tylko jedno miasto z przykładu, jak wiele, jak tutaj akurat to jest Londyn, ale Newark, miasto Meksyk, Brazylia, wszystko, te wielkie miasta, City Town, na całym świecie, wszystko się to sypie. System się zawiesza, system szwankuje. Wszystko to jest w tak zwanym, w czasie postępowania in progress i obserwując to tutaj te 4 lata czy więcej, plus minus, nie ma znaczenia, wszystko to się sypie, wszystko to się sypie, ludzie są niezadowoleni, okej, nie mieszkają w tych swoich domach, w tym wszystkim, co pobudowali, osiągnęli szczyt swojego materializmu. W zasadzie dysponują taką gotówką, że nie wiedzą, co z nią mają robić. Nie wiedzą w ogóle, po co są pieniądze i tak dalej. Całe życie tutaj ich polega na czystej konsumpcji materialistycznej. Uczestniczą w tym wielkim programie, w tym Matrixie. Matrix się sypie. Niestety to widać. Niektórzy może to dostrzegają, niektórzy tego nie dostrzegają. To jest kwestia czasu, to wszystko to jest domek z kart. Domek z kart się za niedługo zawali. Już się wali, nie mogą tego wszystkiego kontrolować. Jeśli chodzi o reptylian, w tyle Westminster, czy chcą, czy nie chcą, ale muszą opuścić tą planetę. Wiem to ja po prostu i wie to wiele więcej osób. Część populacji nie ma pojęcia, o czym mówię tutaj. Mówię tutaj o 80-90% populacji na tej planecie, na Ziemi, tutaj. Co dalej będzie, zobaczymy. Wszystko jest w progres, w postępowaniu rozpadu, przyłączeniu systemu. Wybór należy do ciebie. Pozdrawiam Dinkelo.